Siema, siema, jestem RadioGipla, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolisty. Witam was w kolejnym odcinku i witam również czat, który jest zaraz ze mną, właściwie ludzi na czacie. Siemaneczko, was zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę pod tym odcinkiem. A dzisiaj lecimy z kolejną pracą naszej serii, w której oczywiście dorabiamy się. Chcę wam na tej serii, dzięki tej serii pokazać, że z takich młodszych gratów z powolnym progresem da się zrobić bardzo fajny saving i bardzo fajne rzeczy. Także słuchajcie, dzisiaj na celowniku mamy nic innego, dzięki dekawka. Dzisiaj mamy na celowniku nic innego jak dzwonił dopiero do mnie sąsiad. Dzwonił sąsiad, podaje numer. Panie Krzysiu, się pana nie rozumiem. Ale chodzi oczywiście o to, że chcę, żebyśmy dzisiaj sprasowali łąkę. Więc ja mówię tak, chłopie, ja mam dzisiaj siewów tyle, muszę zasiać 5 hektarów zbóż, muszę obrobić te wszystkie pola, jeszcze łąki ogarnąć, mam łąki też ogarnięcia. On mi pisze, że dzwoni do mnie, dawaj sprasuj mi rajcinko, bo już nie mam co robić, wszyscy pozabierali się, już koniec, nie ma nikogo, nie? Dobra, ogarniemy to, nie? Więc tak dzisiaj, jak obiecałem, tak zrobię. Jedziemy dzisiaj właśnie do niego prasować. Pole jest niedaleko, właściwie naprzeciwko mojej działki, także chwilę, moment i będzie sprasowane. Chciał to oczywiście w kulki robić, tak się składa, że prasę w kulki mam, sobie skepiątkę, New Hollanda jak najbardziej, spoko. No i super, bo praca się w końcu zwraca. Po trochu jednak te 40 koła, które wydaliśmy, jednak nie poszło na darmo i prasak i kombajn bardzo fajnie sobie lecą. O, tu właśnie jest wykoszone wszystko, więc lecimy. Z tym oczywiście taki roleplayem, ale tak całkiem serio. Jest to pole, na którym zrobiłem zadanie, misję. No i przyczepa zboża z 60 stoi na skupie, czeka aż oczywiście sprasuj tutaj wszystko. I sobie potem bierzemy kontrakt, nie? Także najpierw pracowanko, potem odbieranie kontraktu. Tam jest jakieś 1000 zł do odebrania. Więc jak na tą serię, to jest dosyć sporo kasy, nie? Bo jednak fajna rzecz. No i też jak skończymy to dzisiaj pracować, a myślę, że powinniśmy skończyć, to potem udamy się na łąki. Będziemy kosić łąki, bo wiem, że miałem tego nie robić sobie na odcinku, ale mówię tak, chcę coś nagrać w końcu, bo odcinki jakieś, żeby ciekawe były, a też to jest dosyć wydaje mi się ważna rzecz, że właśnie pokazywać, co się dzieje też na takich rzeczach poza odcinkami, jak zarabiam kasy i w ogóle, no bo dzięki temu też widzicie, że ten progres następuje w taki sposób. Także fajnie, nie? Uszanowanie YouTube, oczywiście, że tak. Uszanowanie. No ale co, właśnie, propos tego też Twitcha całego i streamów, odcinków, zapraszam was teraz na odcinki, bo odcinki nagrywane są właśnie na Twitchu, na streamach, a na YouTubie macie właśnie ich emisję, nie? Więc na przykład ktoś przechodzi sobie na streamy, to raz, że jest na odcinku, dwa, że wie, co na odcinku się dzieje i ma bezpośredni wpływ na to, co będziemy robić, nie? Wyobraźcie sobie, że właśnie ciągnik, który wybraliśmy tutaj, MTZ, jak i też inne maszyny, to właśnie i zasługa widzów, nie? To wszystko razem z widzami wybieramy i fajnie, żebyś właśnie ty, drogi widzu, miał wpływ na tą serię, bo to dzięki twój głos może być znaczący, nie? Powiedzmy, że mam jakiś dylemat, co zrobić, co kupić, co ogarnąć odcinek, a ty mówisz, ej, dawaj, zrób to dzisiaj w tym odcinku. Ja, o, zrobimy pomysł, zbierzemy to, nie? I robimy. Więc wiele odcinków właśnie jest od widzów pomysłami, więc warto tutaj gdzieś to śledzić, nie? Mam też nadzieję, że już niedługo wyjdzie ta obora na MudHubie, bo chciałem wam zrobić fajną serię na YouTubku, która wam się spodoba i której też wy będziecie brać udział. Taki, że to wy będziecie bez kitu, nie? Na tych odcinkach jakby, może nie, że będziecie ze mną nagrywać odcinki, ale będziecie na tych odcinkach wymieniani z niku albo imienia, nazwiska, jak tam wolicie, nie? Więc naprawdę, naprawdę spoko, nie? Zresztą czy nie, bo to RODO musielibyście podpisywać takie, to nieważne, nie? No zniku, po prostu będę w sumieniu, nie? Jak się nazywa mod na to, żeby somę można było zbierać z usług? Mod się nazywa Collect Straw Admission. Jest on na MudHubie, nie? Czyli po prostu wykonujesz usługę na polu. Właśnie ja to wykosiłem pole wcześniej temu rolnikowi. No i teraz właśnie zbieram sobie tą słomę, nie? Słomę, jak mówię, będzie mi potrzeba dużo, więc po prostu sobie tą usługę robię na polu, zbieram, a kasę i tak to dostaję fajną, nie? Bo 1000 ziko mi wpada za to, także fajnie. Siema Czaro FSW, witam serdecznie. Łosić konkę? Tak, będziemy dzisiaj też łosić konkę potem, ale to jak się wyrobię z tym. Myślę, że jakiś pół odcinka na tym zejdzie, bo już mam właściwie sprasowaną połowę tej działki, tak? No i potem, o, w tą stronę z powrotem i będziemy jechać już w drugą, nie? Spoko, to się z drugiej przesjeźdź, nie? Czy znam czarnego pana? Oczywiście, że znam. Bardzo spoko ziomeczek, Wasiek.
Bardzo spoko. Znaczy, wydaje mi się, że mamy dobre relacje na YouTubie, więc... Więc tak, znam. Ale nie osobiście. Także... no, taki minus, ale no. Już minus, nie minus. Nie muszę znać go osobiście, nie? Spoko gość jest i tyle. Dobra. Już miałem mówić jeszcze, zapomniałem, nie? Tak, moty są od hubie. Collect Straw Admission się nazywa. Więc nawet dla was ludzie, co oglądacie te odcinki, macie od razu takiego tipa. Okej. Okay. Tak, jest dokładnie, no. Masz trochę zapłon. Okej, okay. Ja nawet nie wiem, czy zaraz sobie będzie jakieś niewalne tego. Miniatureczki, chyba. Chyba tak zrobię, no. Jakąś tę miniaturkę sobie pierdyknął. A to za chwileczkę. Dobra. Na konsolach nie ma tego modu? A to nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jakby wiesz, no co mam ci mówić o konsolach, nie? Jak pobieram jakiegoś moda, to zwykle nie patrzę się na konsolę czy na PC. Po prostu ja patrzę, że on jest tam PC, a jak gram na PC, więc gram, pobieram, nie? Nie pamiętam wszystkich modów, które są na jakie platformy. Jak już to tylko o mapach mogę się powiedzieć, bo mapy to są z ich mniej po prostu, więc to wiem, nie? Ale tak, to raczej wiesz. Kim musiałbym być, żeby pamiętać wszystkie mody, jakie są na jakie platformy i tak dalej, nie? Spoczka sobie to leci, fajnie. Zaraz sobie, o, to jeszcze muszę trochę zwinąć, bo to trochę się nie wyrównało mi. O, postaram się trochę knieździć po tym zielonym tutaj, bo tu też jest jakieś poletko. Być może nawet nie będę też wykonywać kontrakt potem, jak nie będzie kto wykosić jemu. To wiecie, to zawsze fajnie, bo to kaska wpada dodatkowo, nie? Dobra, i fajowa. No nie postoi, właśnie wiem, że się wyrąbałem. Czy robię go po polskim stylu? Wiesz co, no nie wiem, tak mi się wydaje, że raczej polski styl to chyba to jest, nie? Bo wiecie, gram takie właśnie starszymi maszynkami, mam tam dziesiątkę jakąś, jakieś przyczepki. Tak trochę staram się grać tak po polsku, nie? W sensie, i tak niedługo, jak niedługo będę coś tutaj pewnie zmieniał tej serii, że troszkę ona będzie taka bardziej rozbudowana, ale dalej będzie w polskim klimacie, mam nadzieję. Bo teraz jesteśmy takim gospodarstwem, powiedzmy, małym, ale ze średnio rozwiniętymi maszynami, nie? Wiesz, taką pracę już sobie jednak nie każdy może pozwolić. MTZ powiedzmy jeszcze jako tako. No ale co, kombajn jest spory, nie? Nie każdy też rolnik ma kombajn, także powiedzmy jesteśmy już tak trochę. Jak macie dziada i bambra, to jestem tak. Jak masz 0% dziad i 100% bambra, to jestem tak w 20%, nie? Gdzieś powiedzmy. Więc jeszcze sporo, nie? Jeszcze sporo. Dobra, słuchajcie bliska, ja zrobię sobie tę miniaturkę. Widzimy się za chwilkę. Także nie odchodźcie od odbiorników po prostu, bo za chwilę będziemy dalej działać, nie? Dobra, wracam ponownie. I git. A mapę jakąś robisz? A to już mówiłem wiele razy, Przemek. Nie wiem czemu jest tak, że ja to powtarzam. Powtarzam to gdzieś na odcinkach, na streamach i w ogóle. A potem ktoś wie o tym, że to powiedziałem i się tak zapyta, nie? Nie wiem czemu tak to działa. Może po prostu chęć zaistnienia albo przeczytania chociaż komentarza. Ale no tak jest, nie? Znaczy wiele osób właśnie gdzieś słyszy, nie? Zresztą mówiłem o tym nawet na streamie, gdzie było 1300 osób, nie? Że coś tam robię. I potem ktoś przychodzi i nie wie, że tego streama nie widział, nie? Bo przychodzi potem i mówi, ej, a robisz coś teraz? Wiesz. To jakbyś zapytał mnie, ej, coś, modelujesz coś teraz? Ja na przykład jestem w Blenderze, nie? Coś właśnie modeluję. Sporo coś nie było? A, widzisz, no to troszkę przestudiować wystarczy najnowsze odcinki i w 100% wystarczy, nie? Że o tym niedługo będzie. Kiedy kolejny giveaway? O 19 będzie ostatni giveaway już, bo lecimy z odcinkami dzisiaj jednego. Na jednym streamie lecimy z kilkoma odcinkami. Także wiecie o co chodzi. Który jest dzisiaj odcinek nagrywany? Drugi? Chyba drugi, nie? Chyba drugi to jest odcinek. To jeszcze z jednego musimy nagrać, nie? Bo terminy mnie gonią, chcę coś ponagrywać i wiecie. I niedługo też, jak nie ma streamu, to nie ma odcinku, po prostu, bo to nagrywam zwykle na streamach, nie? Osobiście temat. Takie małe pola mi się przejadł. Mam nadzieję, że na następnej mapie będzie coś innego. No zobacz Bitcoinist, nie? Zobaczysz. Mam nadzieję, że wam siądzie, nie? Nie chcę obiecywać jakichś gór, wiesz, wielkich i tak dalej. Jak okaże się, że będzie słaby projekt, nie? Po prostu zobaczysz to, co będzie na work in progressie i sam ocenisz, czy ci się spodoba, czy nie. Aż to już niedługo. Jeśli mi brakuje parę modeli, żebym zrobił i będę już mógł nagrać odcinek z tego, nie? Dobra, mamy stetkę, elegancko. No i właściwie jest super. Trochę się to belek potoczyli. Ile tam już wychodzi tego? A, nie zrastowałem sobie licznika.
Kurde, jak ja teraz z nim rozliczę? Muszę to potem policzyć. Dobra, to też zbierzemy sobie, to będzie zresztą dla mnie gdzieś. Okej. 400 litrów. No, więc spoko. Zjeżdżamy na gospo. Jak mówię, zapinamy sobie teraz kosiarkę. No, zapiniemy sobie za kosiarki wszystkie, pojedziemy zaraz na łąki. Ale zanim to nie nastąpi, to wiecie co, jeszcze pojedziemy sobie na ten. Tepniemy się właściwie do 60, bo tam czeka na nas kontrakt, odebranie kontraktu, nie? Przepraszam bardzo, że tak bekam. No i tu też te belki będziemy układać potem, nie? Bo to oczywiście kontrakt kontraktem, roleplay roleplayem, takie delikatne smaczki wprowadzam dla was. Ale to słowo idzie dla nas, nie? Wiecie o co chodzi, bo mi będzie brakowało naprawdę w tym sezonie. Sporo miałem rzepaków i a to krówki doszło, nie? Koks, ósiemka, koks, znaczy siemeczko. Dzięki za follow. No więc tak to się tutaj prezentuje. Nie za bardzo odjeżdżam? Chyba za bardzo. Basiek, Besiek, a nie Besiek? Besiek, przepraszam, Besiek, no sorki. Gdzieś tam musiałem ten, nie zawarzyć. Literówkę walnąłem. Okej. Okay. Ale spoko, wiem jak to jest, jak to się zrobi, jak ktoś źle wynik przystanie. Nie do dziś bolę kod MST Vita Royot, nie? Nie wiem, ślepiej jeszcze co? Weźcie mu, napiszcie. Napiszcie mu po naszym odcinkiem, że pisze się Riot, a nie Royot. Dobra. Pojadę sobie po kosiarkę. Szykuję zestaw. I ten. Riot? Nie. On mówi Royot, nie? Royot po prostu. Nie wiem czemu, przecież nawet... Nie, to takiego nawet nikt nie miałem. Okej. Dobra, powolutku. Tu mam kosiarkę, rzecz jasna. Właśnie tego pilimetra trzeba będzie w końcu sprzedać, bo to już jest taki trup. Już chyba lepiej byłoby, kurczę, ten opryskiwacz z pralki pobrać, nie? Ona chyba nie jest dostępna jeszcze. Nie, nie jest dostępna, tak. Zapomniałem przecież, to nie jest jeszcze dla nas. Okej. Ty, ja muszę jeszcze konfig zrobić, muszę założyć się tu za z przodu. No tak, zaraz założymy sobie. Zabytek, a nie? A, bo zabytek, no. Dobra, więc czekajcie, czy kuliczka sobie tylko garniemy to. Ustawimy sobie go w konfigu tutaj. Pyk, cyk, fuch. Pasuje. Okej. Do przodu. Miałem szybki demontaż, szybki montaż tego, to powinien być wcześniej zamontowany. No ale że wiecie co chodzi. Okej, wszystko pasuje? Wszystko, więc ja sobie teraz jeszcze odjadę. A, tam chyba ksiarkę ciągnę po ziemi. Okej. Bardzo fajna rzecz, dobra. Gasimy sobie na razie, tak? I tu właśnie jestem z przyczepką. 60 nasza, stoi z przyczepką, 4200, to już była cała wcześniej nasypana, więc to zostało nam. No i co, wysypujemy sobie, kaska od kowa na pewno wpadnie. Mam nadzieję. 2800 mamy, 2800. O, tysiaczek będzie? Prawie tysiaczek, okej. Prawie tysiaczek, no i jeszcze kontrakt sobie bierzemy tutaj właśnie na tym. To będzie prawie 2000 za misję, nie? Spoko, pasuje. Idziemy sobie na gospo już, maszyną, ale to jest strasznie głośno, nie? Idziemy na gospodarstwo i bierzemy się za łąki, tak? Jak tam odcinek? O, fajnie, 15 minut zostało, znaczy 15 minut odcinka już jest, więc spoko. Akurat skończyłem robić usługi na kolanie, widzisz, tak macinę. Jak tam? A w porządku, u ciebie czaru jak tam? Tu jeszcze łąki musimy pokosić, więc wiecie, dzieje się powoli. Tam tu już sobie zaorałem cały... zaoraliśmy sobie tam cały... całą dzierżawę, jak coś, przy pomocy oczywiście pracownika. Przyjechała Virginia z Sons of the Forest i pomogła mi. Także fajnie. Dobra, a my sobie zmierzamy na gospodarstwo. I love kolonia, widzisz. Witamy w kolonii. Sarut, odnowi subskrypcję z Prima. To jest 21 miesiąc, dziękuję serdecznie Subika. Dzięki Sarut, żubi dla ciebie oczywiście. Doceniam bardzo to zachowanie, dziękuję. Dobra, ja już się tu zawinę, żeby nie robić też potem zamówić miejsca. Na luzik, gasimy siuntka i idziemy. Idziemy w końcu kosić, nie? A, pojedziemy sobie na tą łąkę pod las, nie? Jak coś. Także git. Ty, właśnie, tam jeszcze jest takie poletko jedno. Nawet nie wiem, co na nim rośnie. Ale ogólnie myślałem, żeby je zakupić i połączyć je w końcu z tą... połączyć je
z naszą łąką, nie? Żeby tam było dużo łąka, bo jak wiecie, niedługo pole 51 i 50, czyli te łąki, które tam mamy, będą przekształcane na pole, tak? Na pole nasze. O, elegancko tam sobie belki leżą, to się je potem pozbiera jeszcze, nie? Będzie na pole przekształcane i łąkę, którą sobie dokupimy tamtą, będziemy łączyć w jedną. Wcześniej będziemy teraz po prostu mieć dwa kawałki łąki, a nie trzy, bo to duże jeżdżenia, a tak wszystko będą na jednym placu i spoko. Tamta jest łąka z bardzo fajną klasą gleby i wolałbym właśnie wykorzystać do produkcji ziarna, a nie trawy, bo wiecie, z produkcji trawy jest tak, że dwie belki mi nie zrobią różnicy, a kilka ton tam zrobi, nie? Akurat, więc wiesz. Kiedy kolejny giveaway? Za 20 minut, tak będzie. Dobra, za to wyjeżdżamy. Jest pusto. Ja troszeczkę szczególnie kosiłem. Robiłem sobie próbę z rana, ale było za mokro, więc wróciłem do domu. Teraz jest 8:30 i myślę, że powinno raczej już być dobrze tutaj. Tylko pytanie właśnie, czy będzie dobrze, nie? Więc zaraz coś oczywiście przekonamy z tym. Tam jeszcze muszę kawałek łączyć, nie? Tak, tu jeszcze kawałek trzeba. Matuś XD2, siemanko. Dobra. Odpalamy i lecimy. Dobra, i no zobaczymy też, czy coś się będzie zapychać, czy nie. Jak na razie chyba jest spoko w miarę. Jeszcze tak za bardzo nie widzę, nie? Fajnie to idzie, spoko. Siema z nowego konta? Fajnie się chwalić multikonty na Twitchu, to jest bardzo rozsądne zachowanie, nie? Ej, dobrze to idzie, fajnie. Idzie już git, nie? Więc dobrze, dobrze sobie poczekam troszkę. I tak to trzeba będzie suszone ogólnie, bo to będę robił na siano. Już kieszonki w baloty nie robimy, bo mi się już przejadło. Teraz będziemy robić kieszonkę z kukurydzy i oby nam wystarczyło na jakiś czas. Jak nie, to będziemy jeszcze robić kieszonkę z trawy. Siema, kiedy Forest? Forestik będzie od 20 plus minus, wiesz? Także spokojnie. Jakie pole łąki? 65, 51, 50, no 50, 51, 65 i 21 mam łąki. No, tylko też ostatnio właśnie łąki, tamta 50, 51 to będzie ostatni raz, kiedy je kosimy, bo będę teraz właśnie orać i robić tam pole, nie? Bardzo mi zabrakło sekleby, właściwie najlepsza. Możemy mieć czarnoziem. Tam nie ma dużo w sumie hektarów, nie? Tam jest kilkadziesiąt arów, ale no w dobrej jakości po prostu, nie? Więc na pewno mi się też tam to przyda potem. Ja też nie będę oczywiście robić odcinku dla was tutaj specjalnie z przetrząsanej i tak dalej. Jak już jakiś sportyczny odcinek wleci, gdzieś tam po prostu robimy coś i plus jeszcze łąkę, tak jak właśnie robię to teraz, że był dzisiaj naszym głównym zadaniem sprasowanie tamtej słomy, odebranie kontraktu, tak, tej usługi, no i teraz praca u siebie, tak. Myślę, w kolejnym odcinku też coś podziałamy na pewno takiego, że może przetrząsamy sobie, nie, tak gdzieś w drugim etapie odcinka, a w pierwszym podziałam coś u siebie, nie? Albo tam u kogoś, jak już, no zobaczymy, nie? A jak utracił z nie jego powodu, na przykład strata hasła czy coś, no wtedy co innego. Wtedy co innego. Ale chłop chodzi, siema z drugiego konta, nie? No ale nic, no witam serdecznie na takim razie. Dobrze, że w ogóle jesteś, nie? I że oglądasz tutaj jeden nasz gameplay, że jesteś na streamach, tak? Trwasz z nami. Telewizja trwam, kurde. Dobra. Fajnie. Ty nawet nie wiem, czy bym tego dzisiaj tej łąki nie skończył na odcinku? Czy nie? Chyba nie. O, to już troszkę powoli wyjeżdżam, ale to się będzie potem równało z tym, nie? Nawet się potem jeszcze zawinie rogala i tyle. W ogóle chodzi o łąki, to jednak człowiek się cieszy, jak one są proste, bo to się fajnie prosuje. Ale z drugiej strony, jak są takie pozawiane, to trochę lepiej wyglądają, nie? Jednak. Jak myślicie? Jednak taka zawiana łąka jest fajniejsza do koszenia, bo kosimy ciągiem, nie? Nie wiesz, Gregu. Okej. Okay. Tu właśnie też są takie krzaczki, myślałem, może by je powycinać w sumie. Właśnie nie wiem, jak tam będę robić jeszcze łąkę, to... To wiecie. A właśnie, zobaczymy, co na tym polu rośnie. Bo będę chciał to pole zakupić niedługo. A nawet fajnie było, jakby to pole nic z nim nie rosło. O, patrzcie. Zatrzymał się na chwilę. Co tu jest? Kurde, rzepak tu rośnie. Ajaj, ja już bym chciał łąkę robić. Dobra, przesiejemy to, nie ma problemu. I tak to muszę pole kupić. A ile ono kosztuje, tak z ciekawości? O, libusza mi wyskoczył. Ile to kosztuje poletko? To jest 65 arów. No klasa jest dosyć średnia, bo to przy lesie. Na łąkę idealna, 37 tysięcy. A to mam ile? 42 plus 20, no to jest 60...
5 arów, potem jeszcze plus te co łączenie, nie? 65 arów, to spoko. Spoko. O. Twoje pole? Które? To jest moje pole? Żartuję, że to jest moje pole. Już zasiał, patrz! Nie, poczeka. Cały ja. Na ostatnią chwilę, zawsze musi być przygotowany, już. Już zasiał czym prędzej, pierwszy na wsi to ten chłop. Ej, to jak ode mnie? To w sumie nie muszę tego, nie? Nie no, ekonomicznie zagramy. Kupimy to pole, spokojnie. Oczywiście na kredyt. Chyba. No nie no, akurat muszę coś tutaj działać, żeby się rozwijać, nie? Więc kredyt będzie mi akurat bardzo potrzebny. Może jakieś na muzykę? O, może być. No, moje pole, moje, ale no widzisz. Szkoda ogólnie, że nie ma żadnych misji na nawożenie. Naprawdę szkoda. Bo jakby było, to bym tam coś jeszcze ponawoził. A w sumie tak jeszcze obornik od wyważenia na te łąki, jak coś się pozbiera, no to tam też roboty jednak jeszcze będzie. Dobra. Ty, no nie skończę tego na odcinku dzisiaj, no nie. Chyba, że taki dla krótko dłuższy może zrobimy? A w sumie czemu nie? Nie, w sumie skończymy to poletko. Szybko idzie, nie? Protokół osada. Kredyty włączone. Protokół osada odpalamy, ty, bez kitu. To na zasadzie ja to zapoczątkowałem takie kredyty cały czas, nie? Że kredyt za kredytem. Tylko w ogóle patrzcie, zawsze biorę kredyt, który jestem w stanie spłacić, nie? Siemano misiak. Zawsze biorę... Tak, odcinek nagrywamy, odcinek. Zawsze biorę kredyt, który spokojnie spłacam, nie? Akurat tego kredytu trochę nie spłacam. Nie dlatego, że nie mam pieniędzy, czy dlatego, że nie mam pieniędzy, ale dlatego, że zaraz biorę kolejny na coś innego, nie? Muszę w końcu, kurczę, pójść w ten, robienie kiszonki, wiecie? Chyba sobie poświęcę trochę kaski i porobię kiszonkę, chociaż nie, w sumie dobrze tak się gra. Ja jednak chcę grać tak w miarę realnie, bo jak zaraz zacznę robić kiszonkę, to wiecie, znowu mi odwali i będę nie wiedział, co z kasą robić, nie? Ten co robił, zamiatają chłopaki czat. Jeśli nie, bo były dwa razy kiwoje, będą jeszcze za chwilkę potem. O, fajnie, to się zajeżdża. No i fajnie. Balociarz. Big baloty. Big baloty, chłopie. Okej. Dobra, no i fajnie. Ty, myślałem, że będzie naprawdę dłużej to schodziło. Big baloty. No, no co ty na to? Pragniesz me baloty. Dobra. Ostatni przejazd. Ty, no i fajowo, fajowo. To co, słuchajcie, ja nawet nie będę jechał na gospodę, tak jadę zaraz zakosić resztę. Ja sobie to tylko wszystko odłączam. Okej. Wszystko się dzieje w biegu właściwie. Pusto, pusto, lecimy. Dobra, więc pożegnam się to zachodnie w biegu, nie? O, więc ludziska, serdecznie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał w jakikolwiek sposób. Jeżeli tak, to oczywiście ustawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale, jak mówię. No i wpadajcie na streamy, bo właśnie dzięki tym, że oglądacie te odcinki, dzięki temu, że jesteście tu ze mną, to właśnie nagrywamy tutaj wszystko na streamach. No i też wy macie bezpośredni wpływ na tą serię. Także jak ktoś chce być w odcinku, zapraszam serdecznie. Widzimy się na Twitchu. No i cześć, pozdrawiam, pa pa.